Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, witam wszystkie zodiakalne wodniki w Waszym horoskopie na marzec 2022 roku. Za chwileczkę sobie postawimy karty, ja już je sobie przygotowałam, jeszcze tam parę razy oczywiście przetasuję. Natomiast zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do wchodzenia w zakładkę społeczność, gdzie znajdziecie informacje o najświeższych promocjach na kanale. Obecnie czytania roczne, czytania miesięczne we wszystkich sferach życia, dostępne w cenach promocyjnych, a oczywiście kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem. No i teraz patrzymy, co tutaj dla wodników szykuje się na marzec. Marzec 2022 roku, zodiakalny wodnik. Zaczynamy. Wy i Wasza energetyka. Drogie wodniki, w jakiej jesteście energetyce? Mamy tutaj kartę sądu ostatecznego. Niewątpliwie coś będziecie chcieli rozstrzygnąć, coś będziecie chcieli zakończyć. Karta sądu ostatecznego pokazuje osobę, która jest bardzo zdeterminowana w jakiejś walce bądź w dążeniu do określonego celu. Czyli można powiedzieć, że to, co sobie założycie na marzec, to będziecie chcieli zrealizować. Prawdopodobnie będzie to się wiązało z zakończeniem jakichś spraw. Niektórzy z Was mogą tutaj mieć sprawy karmiczne, które ciągną się, już ciągną jakiś czas. Czuję bardzo mocno, że to już jest jakby taka finalna faza tych spraw, więc Wy już z jednej strony macie tego dosyć, z drugiej strony już bardzo mocno chcecie właśnie zakończyć, wyjść z tego labiryntu, żeby ten biały króliczek widoczny na karcie już Wam oddał ten klucz, aczkolwiek jak się dobrze przyjrzymy karcie, widzimy postać, która tak naprawdę jest bardzo, bardzo duża i bez trudu mogłaby się z tego labiryntu uwolnić. Nie potrzebuje tak naprawdę klucza. Wystarczy troszeczkę podnieść nogi, no i z tego po prostu położenia wyjść. Więc myślę, że będziecie zdeterminowani w dążeniu do celu. Myślę, że będziecie kierowali się jakąś logiką, jakimś zdrowym rozsądkiem. Troszeczkę jakby pominiecie sentymenty. To już jest takie właśnie działanie bez sentymentów. Kiedyś coś mogło Was blokować, bo właśnie te sentymenty mieliście i być może trudno Wam było pewne sprawy pozostawić za sobą, z pewnymi osobami zerwać kontakty. Niektórzy z Was mogą mieć oczywiście jakieś sprawy sądowe. Różnego rodzaju. Możliwe, że tutaj będzie chodziło o rozwód, o podział majątku, jakieś sprawy być może karne, jakieś sprawy cywilne. Być może takie sprawy, w których Wy jesteście stroną poszkodowaną, bądź też takie, gdzie na przykład ktoś przeciwko Wam coś złożył. W każdym razie na pewno będziecie chcieli tutaj się wywikłać z tego typu sytuacji. Także, tak jak powiedziałam, karmiczne sprawy mogą się tutaj dla Was skończyć. Jakieś na przykład relacje, które trwały miesiącami, bądź nawet latami. Często mamy do czynienia z taką sytuacją, że z tych relacji karmicznych, z tych karmicznych związków trudno nam jest odejść. Trudno się tutaj wyzwolić w jakiś sposób z tego. Z jednej strony, powiedzmy, nie jest nam w takim położeniu dobrze, a z drugiej strony mamy nieustannie jakieś obawy, że bez tej osoby, bez tych osób będzie nam jeszcze gorzej, że nie damy sobie rady. Więc często tutaj po prostu latami nawet tkwimy w takich relacjach. Niemniej jednak dla Was marzec będzie takim miesiącem bardzo porządkującym. Wy już po prostu będziecie chcieli coś ostatecznie dopiąć, zapiąć na ostatni guzik, bądź z jakąś sytuacją skończyć, z czegoś się uwolnić. Bardziej właśnie pokazuje mi się tutaj takie uwolnienie. Natomiast to może być też na Waszym takim gruncie umysłowym, mentalnym poziomie, czyli po prostu uwalniacie się w jakiś sposób od dawnych osądów o świecie, od Waszych schematów, od jakichś zachowań, które się za Wami ciągnęły, od czegoś, z czego nie potrafiliście przez długi czas właśnie się wyzwolić, zrezygnować. To Was tak mogło trochę więzić, nawet bardziej niż takie klasyczne pęta, które mielibyśmy gdzieś tam, jak na przykład jakaś kula u nogi, czy gdzieś tam jakiś łańcuch. Czuliście się po prostu tutaj być może zniewoleni w jakiejś sytuacji, w jakimś układzie, bądź w swoich własnych słabościach, ale myślę, że w marcu znajdujecie w sobie siłę, żeby się temu przeciwstawić, żeby ostatecznie właśnie coś przerwać. Być może jakiś taki niefortunny ciąg, cykl karmiczny. No i teraz zobaczmy,
co będzie płynęło do Was z otoczenia. Czy otoczenie będzie wspierające, czy wręcz przeciwnie. Tutaj pokazuje mi się ósemka kielichów. Ona mi się pokazuje jako karta odwrócona. Ja odwróconych kart zasadniczo nie stosuję. Zobaczcie, tutaj otoczenie będzie próbowało Was gdzieś uwięzić. Zobaczcie, jak to się tutaj pięknie zgrywa. Tutaj mamy ten labirynt, mamy tego króliczka, który trzyma klucz, aczkolwiek to jest tylko takie złudzenie, to są tylko takie pozory, bo tak naprawdę Wy możecie w każdej chwili z tego wyjść. A tu jest pokazane, że ktoś Was trzyma przy sobie, być może na siłę. Ktoś próbuje grać na przykład na Waszych emocjach, stosować na Was szantaże emocjonalne, próbuje Was gdzieś zatrzymać, trzymać w jakiejś emocjonalnej klatce, bądź ktoś z otoczenia próbuje Was wtrącić na przykład do więzienia. Nawet i może chodzić tutaj o takie fizyczne więzienie, takie prawdziwe, że ktoś tutaj na przykład w sądzie Was o coś oskarżył, no i liczy na to, że Wy zostaniecie ukarani. Więc no, otoczenie na pewno nie pomaga, nie sprzyja. Są osoby w otoczeniu, które albo są do Was wrogo nastawione i chcą Waszej krzywdy, Waszej szkody, albo po prostu są to osoby, jak to się mówi, kochające nadmiernie, czyli takie toksyczne w tej swojej miłości. To mogą być toksyczni rodzice, którzy nie chcą pozwolić swojemu dziecku wyfrunąć w świat. To mogą być toksyczni partnerzy, z którymi Wy na przykład już być nie chcecie, ale oni jakby cały czas Was nie puszczają, ciągle knują tutaj, ciągle próbują właśnie coś zrobić takiego, żebyście przy nich zostali. Ewentualnie mogą tutaj być osoby, które Was zastraszają, mogą też być na gruncie zawodowym takie osoby, bądź po prostu boicie się właśnie wyrazić własnego zdania, ktoś z otoczenia może Was terroryzować w jakiś sposób. Ktoś tutaj Was trzyma w szachu, być może ta osoba ma coś na Was, jak to się mówi, czyli Was może szantażować czymś, trzymać w jakimś takim potrzasku. Albo w związku z jakąś osobą czy sytuacją, która przychodzi z zewnątrz, Wy czujecie się, jakbyście po prostu no, nie mieli za bardzo wyjścia. Nie wiedzieli, jak rozstrzygnąć tą sytuację, jak tutaj w ogóle się uwolnić. Więc jeżeli na przykład jesteście w fazie rozstawania się, rozwodu, odchodzenia skądś, no to łatwo tutaj nie będzie, bo to otoczenie jakby nie będzie chciało Was puścić, ale od Waszej siły i determinacji będzie to wszystko zależało. Ja myślę, że Wy w tym sądzie ostatecznym już po prostu macie wszystkiego dosyć i jesteście już naprawdę zdeterminowani, żeby odejść. Już niezależnie od tego, co się będzie działo, jakich środków te osoby użyją, to tutaj już jest takie naprawdę podejście, że to jest koniec, tu się dłużej funkcjonować nie da. Ja po prostu dla własnego zdrowia psychicznego no muszę niestety stąd odejść, bo ta sytuacja mnie za bardzo wykańcza. Teraz tak, drogie chłodniki, co Wam będzie pomagało w miesiącu marcu, co będzie dla Was pomocne? Mnie się tutaj te karty odwróciły, ale patrzę sobie teraz, że mam je odpowiednio, czyli po prostu te dwie musiały mi się gdzieś odwrócić. Jeszcze sobie przejrzę, jak te karty tutaj wyglądają. Natomiast co oznacza ta dziewiątka buław, moi drodzy? No przede wszystkim tu jest pokazane, że faktycznie sprzyjające dla Was będzie pójście naprzód, bo dziewiątka buław to jest takie, że już coś zrozumieliśmy, coś pojęliśmy, coś jest dla nas bolesne, bo bolesne może być na przykład rozstanie, bolesna może być strata pracy, odejście z jakiegoś miejsca i to wcale nie jest dla nas powód do radości, nie do końca dobrze się z tym czujemy, ale z drugiej strony nas to po prostu z czegoś uwalnia, czyli mamy możliwość po prostu pójścia dalej, jakkolwiek nas to boli na dany moment, ale w dziewiątce buław jest takie zapewnienie, że po jakimś czasie po prostu będzie lepiej, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, że tutaj jakby należy pewne rzeczy odżałować. Może Wam być przykro, jeżeli właśnie porzucacie związek, porzucacie pracę, odchodzicie skądś. Może to nie być dla Was łatwe, może to się wiązać z tym, że po prostu no nie od razu jakby zyskacie równowagę. Możecie tutaj cierpieć po prostu po tej sytuacji. Natomiast dziewiątka buław mówi, że korzystne będzie po prostu odżałowanie tego, odcierpienie swojego, takie właśnie odżałowanie, że no trudno, nie wyszło mi to, to nie jest dla mnie korzystne, dzisiaj już to wiem, zdaję sobie z tego sprawę, jestem osobą świadomą, że to po prostu dla mnie korzystnym nie było, cała ta sytuacja i jakkolwiek boli mnie to, że muszę
w ten sposób to zakończyć, bo na przykład muszę zerwać z kimś całkowicie kontakty, to po prostu jestem gotowa to zrobić, bo wiem, że to jest dla mnie lepsze wyjście, że tylko i wyłącznie w ten sposób ja mogę po prostu pójść do przodu, ja mogę się od czegoś uwolnić, tylko i wyłącznie w taki sposób. Teraz sprawdzimy sobie, co Wam będzie przeszkadzało, drogie wodniki, w miesiącu marcu. Ósemka buław. A tutaj nawiązywanie zbyt mocnych kontaktów, zbyt silnych więzi. To, że na przykład ktoś będzie Was próbował tutaj zagadać, to, że ktoś będzie cały czas próbował się kontaktować. Wiecie co, to mi się kojarzy po prostu z sytuacją taką, że na przykład Wy odcinacie się od osoby, a ta osoba ciągle dzwoni, ciągle szuka do Was dojścia, ciągle pisze SMS-y, ciągle gdzieś tam Was, można nawet powiedzieć, że stalkuje w pewien sposób, ciągle Was zaczepia, prowokuje do rozmowy, a Wy chcecie po prostu od tej osoby się oddalić, odciąć. Więc no, nie będzie to sprzyjające, jeżeli będziecie dawać się wciągać w jakieś takie interakcje, w jakąś komunikację, bo wtedy nigdy Wam się nie uda tak po prostu od tej osoby odciąć. Też nie jest dobrym pomysłem zasięganie informacji na temat osób, od których się już odcięliście, jeżeli tam do Was docierają na przykład jakieś plotki, ktoś Wam coś mówi. Jeżeli się odcinamy, to odcinamy się całkowicie, po prostu. Przestajemy o tej osobie myśleć, przestajemy o tej osobie rozmawiać, przestajemy żyć życiem danej osoby, tylko po prostu żyjemy swoim życiem. Zapominamy, jeżeli postanowiliśmy z kimś tak całkowicie zerwać kontakt. Nieważne, czy to jest ktoś z rodziny, kto był dla nas toksyczny, czy to jest jakiś były partner, partnerka, po prostu zaczynamy żyć własnym życiem. Niekorzystne, niesprzyjające będzie też właśnie słuchanie plotek, jak ktoś kogoś będzie tam obgadywał. Też takie wierzenie jakby na słowo we wszystko, co zasłyszycie. Nie jest też jakby sprzyjającą okolicznością w tym momencie być może nawiązywanie nowych znajomości, dlatego że w tym momencie możecie właśnie przyciągać ludzi bardzo podobnych do tych, których właśnie chcecie zostawić, bo to jest coś takiego, jakbyście jeszcze nie byli tacy do końca stabilni w tej swojej decyzji, chociaż decyzja zapadła, ale tu mogą być takie próby jakby kuszenia Was. Czy Wy jeszcze pójdziecie tym starym torem, czy już po prostu jesteście uleczoną, zupełnie nową osobą i z osobami toksycznymi nie będziecie chcieli mieć nic wspólnego. Myślę, że też tutaj jeżeli chodzi o ósemkę buław, nie należy kierować się jakimiś impulsami, nie należy działać szybko, bo ósemka buław to jest szybkość, to jest taka dynamika, to jest prędkość w działaniu. Należy każdą sprawę gruntownie przemyśleć. Na pewno nie robić czegoś na tak zwanego chybcika, bo to nie będzie też dla Was korzystne. No i zobaczmy, jaka jest rada dla zodiakalnego wodnika. No właśnie, radą jest piątka mieczy, czyli pogodzić się z tym, że coś niestety tutaj nieuchronnie się kończy, albo że na przykład Wy do siebie nie pasujecie, że dwoje ludzi do siebie po prostu nie pasuje, że jakkolwiek byśmy się starali, no to lepiej nie będzie. Pogodzić się z tym, że być może macie do czynienia z jakimiś osobami, które no nie potrafią się zmienić, są nieprzejednane, mogą to być osoby, które zawsze chcą stawiać na swoim, takie apodyktyczne, które chcą Wami manipulować, rządzić Waszym życiem. Bo w tej ósemce kielichów, która była, no tutaj osoby, które Was chcą zniewolić, więc oczywiście najczęściej zniewolenie odbywa się poprzez jakieś uzależnienie od siebie, uzależnienie mieszkaniowe, finansowe, emocjonalne. To mogą być takie właśnie osoby, które działają szantażami emocjonalnymi, manipulacją, są toksyczne dla Was, ponieważ same mają niskie poczucie własnej wartości i tak naprawdę no nie mają własnego życia, dlatego też próbują żyć cudzym życiem, próbują jakby tutaj zagarnąć to Wasze życie. No i w piątce mieczy rada może być tylko jedna. Po prostu jakkolwiek by nie bolało, no trzeba to uciąć, przeciąć, trzeba po prostu to zakończyć. Ten sąd ostateczny musi tutaj zostać niestety dokonany i to najlepiej, żeby to się stało już w marcu, czyli tak niezwłocznie po prostu, bo im dłużej będziecie zwlekać, czekać, tym bardziej będzie ta sytuacja eskalowała i na pewno nie będzie to dla Was korzystne. Więc tak to wygląda dla wodników. Ja Wam życzę udanego marca, pozdrawiam Was gorąco, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do usłyszenia.